Tacy są policjanci. Podcast Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy z pirotechnikiem samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś funkcjonariuszem samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji i mam takie wrażenie, że jest to jedna z najbardziej elitarnych jednostek Policji w całym kraju. Czy ty się zgadzasz z takim stwierdzeniem? Bardzo miło mi słyszeć takie słowa. Myślę, że tak. Służba w pododdziale kontrterrorystycznym Policji niewątpliwie jest specyficzną służbą. Moja przygoda w pododdziale kontrterrorystycznym Policji zaczęła się od prewencji. Ja myślę, że w naturze każdego policjanta jest satysfakcja, jeżeli policjant złapie przestępcę na gorącym uczynku i decyzja o pracy w pododdziale kontrterrorystycznym nie wzięła się z przypadku. Mówisz, że nie wzięła się z przypadku. Na początku była prewencja. Czy zostałeś wyłowiony z tej prewencji w jakiś sposób? Miałeś jakieś predyspozycje do tego, żeby zostać kontrterrorystą? Czy sam się zainteresowałeś tematem bycia kontrterrorystą? Tak, informacje na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji jasno mówią, jakie trzeba spełniać wymagania, żeby zostać policjantem pododdziału kontrterrorystycznego. No i tutaj muszę powiedzieć, że wysoka sprawność fizyczna jest bardzo ważna. To nie chodzi o zwykłą sprawność fizyczną. To musi już być ta sprawność na dużo wyższym poziomie. Policjant służby kontrterrorystycznej mierzy się z wieloma czynnikami. Oprócz tej sprawności fizycznej, to są też takie cechy niezbędne, jakie powinien posiadać policjant poddziału kontrterrorystycznego. Spokój, opanowanie, umiejętność pracy w grupie. Tu nie ma czasu i miejsca, przynajmniej na takim wstępnym etapie, żeby być liderem. Właśnie w tą drugą stronę. Trzeba umieć dogadać się z ekipą, z którą będziesz realizował bardzo poważne zadania, które stawia policja. A wy ze sobą tak na co dzień przebywacie? Jesteście taką grupą przyjaciół, czy tylko przychodzicie do pracy i wiecie, że jeden za drugiego zawsze stanie, a tak prywatnie to no niekoniecznie? Można powiedzieć bardziej o formie rodziny w takim miejscu, w którym się znajduję, bo ty musisz liczyć na kolegę, kolega musi liczyć na ciebie. Ty musisz wiedzieć, że za tobą jest grupa osób, która w każdym momencie jest w stanie ci pomóc. I faktycznie tak jest. 100% sytuacji, w których my bierzemy udział, mamy na plecach oddech i mamy tą świadomość, że ta ręka, jeżeli jest potrzeba pomocy, zawsze będzie wyciągnięta. Powiedziałeś o opanowaniu, o dyscyplinie, o zrozumieniu wzajemnym, no i o tym, że możecie na siebie liczyć. A czy ty też jesteś taki opanowany na co dzień, czy to tylko taki wymóg w pracy? To jest bardzo ważne pytanie. Przede wszystkim trzeba być spokojnym, trzeba myśleć, co się robi w danym momencie. Trzeba mieć tą odpowiedzialność, że decyzje, które podejmujemy, będą wiążące. A czy to nie jest obciążenie psychiczne? Czy to nie jest trudne, bo ciągle z tyłu głowy siedzi ci, że musisz przewidywać, musisz być krok do przodu, musisz być ciągle gotowy, musisz być czujny przede wszystkim i prywatnie, i zawodowo. To jest duże obciążenie fizyczne, psychiczne i trzeba się z tym uporać, ale policjant, który na wstępnym etapie szkolenia ma czas, żeby z tym się obyć. Budujemy wśród tych świeżo przyjętych policjantów te poczucie, że obowiązek zawsze będzie, ale odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zaangażowanie przede wszystkim tego policjanta, ale i całego zespołu instruktorów pozwala takiego policjanta bardzo dobrze wprowadzić w tryby tej machiny, takiej dosyć potężnej machiny, którą ma policja, a którym jest SPKP. To jest potężne narzędzie do pracy w sytuacjach wyjątkowych. Na czym polega szkolenie kontrterrorysty policyjnego? Kandydat na początek wyraża swoją chęć, zgłasza się do pododdziału, rozmawia przede wszystkim z dowódcą, prezentuje swoją osobę, swoje umiejętności, swoje doświadczenie. Później, po pozytywnej ocenie dowódcy, jest test sprawności fizycznej. Jak już wiemy, dużo bardziej wymagająca, aniżeli ten podstawowy przy przyjęciu do policji. Dokładnie tak, tu nie wystarczą zwykłe pompki, tu nie wystarczy zwykłe pociągnięcie na drążku. Tu jest dużo większy zakres wymagań, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną. Następnym etapem jest rozmowa z psychologiem, testy psychologiczne. Później taki kandydat zostaje delegowany do pełnienia służby w pododdziale kontrterrorystycznym. I to jest zazwyczaj delegacja do roku czasu. I w tym momencie taki policjant jest szkolony z strzelectwa, z obsługi broni, technik wysokościowych, sportów walki, taktyki działań bojowych. Te wszystkie elementy są potrzebne po to, żeby taka osoba później mogła w pełni na 100% działać w zespole i wykonywać swoje zadania.
Słowo zespół pojawia się po raz kolejny. Jak czuję, jak ważne jest to współdziałanie w grupie, czego powiedzmy tak na co dzień w takiej pracy policyjnej, może nie to, że nie ma, ale może nie jest postawiony aż tak duży nacisk. To jest bardzo ważny fundament, jeżeli chodzi o pracę kontrterrorysty. Od tego trzeba w ogóle zacząć. Jeżeli osoba po jakimś okresie czasu świetnie odnajduje się w zespole, rozumie, zna swoje miejsce, potocznie zwanym szeregu, wie za co odpowiada, możemy mówić, że z tą osobą możemy robić wszystko, czego wymaga dana realizacja. Czy praca policyjnego kontrterrorysty to jest praca 24-godzinna? Czy wy jesteście na telefonach, dostajecie informację, że coś się dzieje i pędzicie do jednostki, szykujecie się, wyjeżdżacie? Czy pracujecie z jakimiś przerwami, w jakichś grupach, wyznaczone godziny i tak dalej? Pracujemy w określonym systemie godzinnym, ale również pełnimy dyżury, jeżeli wymaga tego sytuacja. Często jest tak, że trzeba pożegnać się z rodziną, zjeść szybko kolację, albo czasami jej nie zjeść i jechać, ratować czyjeś życie. To są sytuacje, na które jesteśmy nastawieni i one zdarzają się dosyć często. Twoja praca jest bardzo obciążająca. Ty musisz być cały czas w pogotowiu, musisz być cały czas pod telefonem, no bo masz taką specjalizację, jesteś pirotechnikiem. Jak do tego podchodzi twoja rodzina? Czy to jest pełne zrozumienie, czy czasami pojawiają się jakieś wątpliwości? Jeżeli chodzi o rodzinę, obawa rodziny o moją pracę, o to, czym się zajmuję, będzie zawsze. To jest, myślę, że ogólnie mówiąc, w zawodzie policjanta nieuniknione. Ale maksymalnie, ile mogę poświęcić swojego czasu w pracy, tak samo jak jestem w domu, poświęcam maksymalnie do rodziny. Świadomość taka, że ktoś na ciebie czeka, to jest żona, to są przede wszystkim dzieci, daje niesamowitą energię. Żeby do tego domu wracać, zdjąć mundur policjanta i być w pełni, i tutaj tak jak jesteśmy w pełni na 100%, policyjnymi kontrterrorystami, to jesteśmy na 100% mężami, ojcami. Jeżeli jesteście już w jednostce swojej i jak to wygląda? Wy czekacie na informację, że wyjeżdżacie, czy jesteście już gdzieś w terenie i czekacie, aż coś się wydarzy? Jak to teraz wygląda? Szczególnie teraz, kiedy jest tak niebezpieczna sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej. Na co dzień pracujemy zgodnie z naszym harmonogramem. Szkolimy się, wykonujemy swoje obowiązki służbowe. Ale wystarczy informacja, że jest potrzeba użycia pododdziałów kontrterrorystycznych z uwagi na zagrożenie. Szybko pakujemy się, nie robimy to po raz pierwszy. Wiemy, co mamy zabrać, jakie mamy pojazdy przygotować. Kilka minut jesteśmy gotowi do realnego działania. A czym w ogóle zajmują się policyjni kontrterroryści? Przede wszystkim zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców, zorganizowane grupy przestępcze, zabezpieczanie imprez masowych, zabezpieczanie wizyt osób objętych ochroną służby ochrony państwa. To są też duże wydarzenia na skalę kraju z delegacjami międzynarodowymi. Bo wy nie pracujecie tylko i wyłącznie w województwie podlaskim, jesteście do dyspozycji na terenie całego kraju. Generalnie podlegamy pod komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku, ale jeżeli istnieje taka potrzeba, działamy na terenie całego kraju. Tutaj nie ma sztywnych ram, trzeba, żebyśmy byli na drugim końcu Polski, jedziemy na drugi koniec Polski. Czy ta praca przynosi satysfakcję? Bardzo dużą satysfakcję. Jeżeli przejdziesz wszystkie etapy szkolenia, a zajmuje to trochę czasu, dostajesz dla nas bardzo ważny atrybut, policyjny beret kontrterrorysty, dostajesz przede wszystkim naszywkę, z którą nosisz z ogromną dumą. Bo ty i twoi koledzy wiedzą, ile wymaga czasu, poświęcenia, potu, osiągnięcie tego etapu, żeby móc w pełni nazwać się kontrterrorystą w policji. Czy w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji w Białymstoku potrzebujecie jeszcze ludzi? Czy to jest ciągła selekcja, ciągły dobór? Czy dochodzicie do pewnego miejsca, gdzie jest na przykład, no w sumie właśnie ciekawe, ilu was jest tak naprawdę, no ale dochodzicie do pewnego miejsca, że już po prostu nie potrzebujecie, macie tyle ludzi, ile trzeba i na razie sobie odpuszczać? Sytuacja kadrowa w pododdziale kontrterrorystycznym policji non stop się zmienia. To nie jest tak, że jesteśmy zapełnieni pod korek i nie bierzemy nikogo. Z każdym rokiem, następnym, 2-3 lat zawsze ktoś kończy przygodę z pododdziałem, z policją, idzie na zasłużoną emeryturę i jest wolne miejsce dla kolejnego, następnego kandydata. To jest ważne z perspektywy ludzi, którzy myślą o pracy w pododdziale, no bo tak naprawdę to muszą być policjanci, to już ustaliliśmy, to nie mogą być osoby z zewnątrz. No i tu jest taka mała zmiana i ciekawostka, bo od jakiegoś czasu potocznie zwanego cywila można przystąpić do testów, z tym, że testy odbywają się w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym BOA.
Jeżeli się zaliczy takie testy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, przejdzie się wszystkie etapy, zostanie się później policjantem, jak najbardziej można trafić do takiego pododdziału, tak jak pododdział kontrolistyczny w Białymstoku. Ty jesteś pirotechnikiem. Czym się tak na co dzień w tym pododdziale zajmujesz? Pirotechnika to jest taka specjalizacja dosyć ważna w strukturach poddziału kontrolistycznego. Generalnie to jest neutralizacja urządzeń wybuchowych. To są już poważne tematy. Ale ty się tym wcześniej, powiedzmy, interesowałeś? Miałeś jakieś inne przeszkolenie? Skończyłeś, nie wiem, politechnikę, żeby mieć jakąś taką wiedzę dotyczącą różnych urządzeń i tak dalej? Czy tego wszystkiego nauczyłeś się podczas szkoleń? To jest taka trochę ukierunkowana nauka. Specjalizacja pod kątem pirotechniki. Bardzo pożądane są wiedza z zakresu chemii, z zakresu nauk technicznych, ale generalnie rzecz biorąc, to jest szeroka dziedzina pirotechnika. Niekoniecznie trzeba mieć te wartości dodane, tak to nazwę, jak chemia i te nauki techniczne. Ale lepiej mieć. Ale jeżeli je mamy, jest dużo łatwiej. Ale tego wszystkiego można się nauczyć podczas szkoleń? Oczywiście. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie prowadzi liczne kursy, ale takim podstawowym kursem na początek to jest rozpoznanie minersko-pirotechniczne. Trwa mniej więcej około 2 tygodni. Kolejnym następnym kursem, który uprawnia Cię do samodzielnej pracy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, to jest neutralizacja. I tutaj już ta wiedza musi być dużo większa. Świadomość zagrożenia, jakie może nieść urządzenie wybuchowe dla pirotechnika jest bardzo ważne, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli widzimy gdzieś na nagraniach medialnych, że idzie pirotechnik ubrany w kombinezon, zbliża się do urządzenia, bądź go niesie celem neutralizacji, musimy mieć świadomość, że to nie jest jedna osoba. Z tyłu, chociaż niewidoczni są, ale zawsze są policjanci, pirotechnicy, którzy wkładają wiele zaangażowania, wiele pracy, żeby ta akcja pirotechnika udała się. I żeby była bezpieczna. To jest przede wszystkim. Bezpieczeństwo dla pirotechnika jest najważniejsze, bo ta świadomość, że tak my potocznie mówimy, jest takie powiedzenie, jeżeli ty widzisz bombę, masz świadomość, że bomba widzi ciebie. I tutaj nie ma czasu, tak jak w filmie, na powtórki. My musimy być w pełni świadomi, zdecydowani, co robimy. Wykorzystujemy przede wszystkim sprzęt, który mamy, a ten sprzęt jest wysoko zaawansowany, bo tu mówimy o robotach pirotechnicznych, mówimy o w zasadzie o beczce, która służy do przewożenia tych materiałów. To jest już samochód niezwykle specjalistyczny, no i nieodzowny kombinezon. Pirotechnika chroni nas przed odłamkami, chroni nas potencjalnie przed ciśnieniem. A ja zawsze chciałem o to zapytać, a czy ten kombinezon jest ciężki? Kombinezon nie należy do najlżejszych. Możemy go tak sklasyfikować między 30 a 40 kg. To musisz być w takim razie bardzo dobrze zbudowanym człowiekiem, żeby takie 40 kg na siebie nałożyć. Trzeba tą wytrzymałość fizyczną mieć, żeby to nosić. Co prawda jest stworzony z różnych tworzyw odpornych na uderzenia, materiały trudnopalne. Są użyte do produkcji tego kombinezonu specjalny hełm, ale zarazem musi być też mobilny. Aczkolwiek systemy chłodzenia i cała elektronika, która pomaga nam łączność przy użytkowaniu tego kombinezonu, po jakimś czasie niewątpliwie będzie to odczuwane dla pirotechnika. Powiedz proszę, czy dzisiaj służba w pododdziale kontrterrorystycznym jest bezpieczna? Jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Patrząc na dzisiejsze lata, możemy jasno i zdecydowanie powiedzieć, że jest bardzo bezpieczna. W latach 90., które w tamtym okresie, gdzie działały bardzo dużo grup przestępczych, dla policyjnych wtedy nie kontrterrorystów, ale antyterrorystów, były trudne, bo nie było takiego zaawansowanego sprzętu. I można powiedzieć, że policyjny pirotechnik był ubrany w kombinezon i tylko w to. Niosło to też dla naszej formacji smutne, bardzo smutne wydarzenie, bo w 96. niestety jeden z naszych kolegów w Warszawie stracił życie. A dzisiaj, gdyby taka sytuacja miała miejsce, czy ten sprzęt, który masz na sobie, gwarantuje to, że przeżyjesz, że będziesz mógł przystąpić do kolejnej akcji, kiedy tylko dojdziesz do siebie? Patrząc na nasze działania, zawsze będziemy wybierać bezpieczeństwo pirotechnika. Będziemy korzystać maksymalnie możliwie z urządzeń potrzebnych do przetransportowania, do neutralizacji. I tutaj trudno jest jakby żonglować życiem policjanta, bo to jest osoba, która jest w pełni wyszkolona. Oczywiście, jeżeli sytuacja tego wymaga, podejdzie do tego, użyje manipulatora i sobie świetnie z tym poradzi. Ale bezpieczeństwo jest dla pirotechników priorytetem. Zresztą nie tylko nasze, ale też i społeczeństwa. Dbamy o to, żeby w razie czego były jak najmniejsze
urazy, najmniejsze straty w mieniu. No bo trzeba też o tym wspomnieć, że często spotykamy się z tym, że te straty w mieniu mogą być naprawdę przeogromne. A taka najgroźniejsza sytuacja, jaką miałeś, jaka się zdarzyła w twoim zawodowym życiu, to jaka? Ciężko jest powiedzieć, która była najgroźniejsza. Tutaj nie ma rutyny. Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy to, że przede wszystkim starać się być o krok wcześniej niż sprawca. Można powiedzieć, że najzwyklejsza sytuacja za chwilę może się przerodzić w coś naprawdę dużo bardziej poważniejszego niż to, co mieliśmy miesiąc temu, rok temu. I to nie jest jak w filmie. Tutaj nie ma przecinania kabelków i zastanawiania się, czy to jest czerwony, czy niebieski, który warto przeciąć. My musimy ocenić sytuację, żeby dobrać odpowiednią technikę, taktykę do działań. Jeszcze pytanie o szkolenia. Ty jako pirotechnik pewnie masz przede wszystkim szkolenia z jakiejś takiej neutralizacji tych środków wybuchowych, które mogą cię spotkać, no ale przecież świat się zmienia i wszystko idzie do przodu. Czy to szkolenie to jest jedno pojedyncze, czy to jest jakaś seria tych szkoleń? Szkoleń, jeżeli chodzi o pirotechnikę, jest naprawdę bardzo dużo, bo to nie jest tylko uzyskanie podstawowych uprawnień, o których już wcześniej rozmawialiśmy, ale to są zarówno szkolenia z zakresu cyberen. To jest niewątpliwie ważny w dzisiejszych czasach temat. To są śledztwa po wybuchu, liczne poligony, wyjazdy, wymiana doświadczeń, nie tylko na arenie tutaj krajowej, ale też jest międzynarodowej. No, mamy czasy, można powiedzieć, że dosyć trudne i zdobywanie tego doświadczenia, dzielenie się tym doświadczeniem i im większa jest liczba szkoleń, tym nasza świadomość i doświadczenie rośnie razem z tymi czasami. To jest niezwykle ważne w życiu takiego pirotechnika. Jeżeli ktoś myśli, że wystarczy od do przeszkolić się, to jest za mało. My cały czas jesteśmy, można powiedzieć, że na bieżąco z nowinkami technicznymi, z szkoleniami. Na koniec zapytam cię, czy kiedykolwiek żałowałeś swojej decyzji, że zostałeś policyjnym kontrterrorystą i czy dzisiaj uważasz, że mógłbyś robić w policji coś innego, aniżeli to, co robisz teraz? Satysfakcja bycia kontrterrorystą jest niemalże codzienna. Bo jeżeli wychodzisz z pracy uśmiechnięty, wracasz do pracy uśmiechnięty, otaczasz się ludźmi, na których możesz liczyć, to trudno jest szukać innego miejsca do pełnienia służby. To jest jeden z najlepszych moich wyborów, jeżeli chodzi o służbę w policji.